melduje kompanię reprezentacyjną drugiego korpusu zwanego do uroczystości odsłonięcia pomnika generała broni Stanisława Maczka. Czołem, panie generał. Wylądowali w Normandii. Miesiąc później rozpoczęła się wielka bitwa pod Falaise. W rozkazie do żołnierzy tuż przed bitwą 6 sierpnia 1944 roku generał Stanisław Maczek pisał m.in. Żmudną i wytrwałą pracą stworzyliśmy dywizję pancerną, pierwszą w historii naszej armii. Lecz także wyraz szczerego szacunku dla żyjących wśród nas dziś polskich żołnierzy. Przy pomniku sławy, który zostanie za chwilę odsłonięty, składamy dziś naszym żołnierzom wyrazy uznania i wdzięczności za to, że bronią wiary i ducha polskiego w sobie, w swoich rodzinach i oddziałach. Składamy wyrazy uznania i tym żołnierzom. O niezliczonych zasługach polskiego żołnierza, zwłaszcza w ostatniej wojnie, wielu mocarzy tego świata woli mówić mało albo nie mówić wcale. Często też spotykamy się z krzywdzącymi opiniami, przeczącymi prawdzie. Tylko setki i tysiące krzyży na mogiłach poległych podnosi swe kamienne ramiona, wołając o pomstę do nieba na ludzką niesprawiedliwość. Zachodzi pytanie, któż będzie prostował kłamstwa, świadomie czy nieświadomie rozsiewany? Kto, jeśli nie my, będzie przypominał światu, że polski żołnierz nie tylko walczył o wolność swego narodu, ale był również wszędzie tam, gdzie wolność była zagrożona i deptana. Generał Maczek godzien jest każdego pomnika. Najwyższy czas na trzeci pomnik generała w Polsce. Trzeci po pomniku w Gdańsku, Brzeszczu i pomniku jego dywizji w Warszawie. Jestem szczęśliwy, że staje on właśnie w Krakowie, moim rodzinnym mieście. Niezwykle cieszę się z tego pomnika, ale pamiętam, że imię tego słynnego w całej Europie dowódcy zostało wcześniej upamiętnione w wielu miastach naszego kontynentu. Za obronę Francji z rąk naczelnego wodza otrzymał krzyż Virtuti Militari 4. klasy.
później za swoje wojenne dokonania, wielokrotnie wyróżniany w kraju i za granicą, otrzymał również order wojenny Virtuti Militari klasy trzeciej. Swoich oficerów, bez względu na sytuację, namawiał do uśmiechu, przypominając, że biorą z nich przykład szeregowi żołnierzy. Generał Maczek słynął z przyjaznego usposobienia i wyjątkowego poczucia humoru, okazywanych nawet wówczas, gdy po wojnie z braku środków na utrzymanie rodziny musiał imać się różnych prac. Generał Maczek doczekał się wolnej Polski, ale pozbawiony przez władze komunistyczne obywatelstwa polskiego, osiadł na stałe w Edynburgu. Nigdy jednak nie skarżył się na swój los. Zgodnie ze swoim życzeniem generał spoczął obok swoich żołnierzy w żołnierskim grobie w holenderskiej Bredzie. Dzięki temu pomnikowi będzie teraz również wśród nas w Krakowie. Niech ten pomnik przypomina nam postać znakomitego dowódcy Wojska Polskiego. Niech stanowi symbol umiłowania ojczyzny i patriotyzmu żołnierza polskiego. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowny Panie Prezydencie Miasta Krakowa, Panie Przewodniczący Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych, Drodzy Żołnierze Generała Maczka, Szanowni Państwo, jestem córką żołnierza 1. Dywizji Pancernej, którego dowódcą od 1938 roku był generał Stanisław Maczek, jeszcze wtedy pułkownik i dowódca 10. Brygady Kawalerii Zmechanizowanej. Miałam zaszczyt widzieć generała na spotkaniach żołnierzy 1. Dywizji Pancernej w Wielkiej Brytanii, w których brałam udział towarzysząc memu ojcu. Na moment nastąpi najważniejszy akt naszej uroczystości. Odsłonięcie pomnika popiersia generała broni świętej pamięci Stanisława Maczka. Proszę fundatora pomnika, pana prezesa Towarzystwa Parku imienia doktora Henryka Jordana, Kazimierza Kolewę. Na tą najważniejszą chwilę odsłonięcia pomnika proszę panią Barbarę Orłowską, wiceprezes Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Wielkiej Brytanii. Proszę panią Krystynę Gałkowską, bratanicę generała, i proszę Krystynę Kwiatkowską, wdowę po generale Bronisławie Kwiatkowskim, który zginął w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Szanowni Państwo, dzisiejsza uroczystość wniebowstąpienia Pańskiego odsłania przed nami prawdę wywyższenia ludzkiej natury
i ukazuje cel naszej wiary. Pełne zjednoczenie z Bogiem. Natomiast nasza tu uroczystość patriotyczna pokazuje człowieka, który pielęgnując najwyższe wartości Bóg, honor, ojczyzna, wzniósł się w swym człowieczeństwie ponad zwykłą przeciętność. O posłannictwie Jana Chrzciciela skierowane do słuchaczy. Coście wyszli zobaczyć? Ścinę kołyszącą się na wietrze? Człowieka ubranego w mięsie szaty? Zobacz, czytamy. Dlaczego wenerał Maczek? Kimże on był, że dołącza do tak wspaniałych postaci świętych, błogosławionych, papieży, prymasów, marszałków, przywódców? Pragnienie jego było spoczywać w Brzeście, mieście, które wyzwolił z rąk Niemców, niemiszczą wiedzę. Tak się też stało. Począł ze swoimi na cmentarzu żołnierzy polskich. Bohaterskie czynie generała Maćka znajdowały właściwe uznanie u najwyższych władz wojskowych, ale także u rządów wielkich krajów. To też. W karcu jego odznaczeń znajdujemy ordery francuskie, belgijskie, holenderskie, brytyjskie, a także polskie w ostatnich dziesięcioleciach. Ucząc się ojczystych dziejów, niech będą dumne z waszego bohaterstwa i umiłowania ojczyzny. Niech czerpią z tych nieśmiertelnych przykładów natchnienie dla nauki, pracy i służby dla Rzeczypospolitej. Chwała bohaterom! Cześć i pejdź! Patrzcoś! Pięć, cztery, krok na wprost! Chodź! Do salwy honorowej! Trzeba! Wolę! Brawo! Thank you.